Policjanci dziś przed godziną 6 interweniowali w związku ze zgłoszeniem dotyczącym zdarzenia drogowego z udziałem BMW. To było dość typowe zdarzenie, bo policjanci zastali BMW unieruchomione na nasypie ronda krzyżującego ulicę Bema z ulicą Nowowiejskiego. Na miejscu zdarzenia był mężczyzna, od którego policjanci wyczuli zapach alkoholu. 53-latek zaprzeczył, że to on kierował autem. Wskazywał inne osoby i zmieniał wersję zdarzenia. Policjanci zbadali trzeźwość mieszkańca Bartoszyc. W jego organizmie było 1,3 promila alkoholu. 53-latek został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Jego auto zostało zabezpieczone na parkingu strzeżonym. Dochodzenie pomoże w wyjaśnieniu wszelkich okoliczności tego zdarzenia.